Dziś w programie finał Eurowizji w Liverpoolu. Było kolorowo, energetycznie, naprawdę byłam bardzo dumna. Londyńska premiera zrekonstruowanego filmu Wielka Droga. Te zdjęcia dokumentalne, które zostały włączone w tą historię, historię romantyczną, są doskonałe. Obchody 70-lecia powstania polskiej macierzy szkolnej. Dumni jesteśmy z tego, cośmy przez te 70 lat osiągnęli. Polish Heritage Days w polskiej szkole muzycznej. Tegoroczna edycja Eurowizji z powodu rosyjskiej agresji została przeniesiona z Ukrainy do angielskiego Liverpoolu. Zwyciężczynią konkursu okazała się reprezentująca Szwecję Loreen z piosenką Tattoo. Polskę reprezentowała Blanka Stajkow z utrzymaną w słonecznym klimacie piosenką Solo. Nasza reprezentantka przebojem wdarła się do finału, uzyskując dzięki głosom oddanym przez telewidzów w swoim półfinale wysokie trzecie miejsce. Jej piosenka przed samym finałem biła rekordy popularności w liczbie odsłon na oficjalnym kanale Eurowizji. Niemała w tym zasługa samej artystki, która dała specjalny pokaz taneczny dla mieszkańców Liverpoolu. Choć przed finałem byli tacy, którzy wątpili w awans do finału, to Blanka mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony brytyjskiej Polonii. Ja nie jestem fanką Eurowizji, ale mnie ujęła jej piosenka, także ja jestem na tak. Bardzo fajnie. Pierwszy raz wczoraj słyszałem tą piosenkę i chyba najfajniejsza z wczorajszych półfinałów. Tym bardziej, że teraz uważam, że jest taki trend dosyć takich hiszpańskich rytmów. Eurowizja jest wydarzeniem, które przyciąga miliony widzów przed telewizorami. Blanka, wydaje mi się, że to, co miała zrobić, zrobiła świetnie. Utwór taneczny, letni. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jej fantastycznym występem w półfinałach. Naprawdę pokazała duży postęp w stosunku do preselekcji w Polsce. Zaśpiewała, zatańczyła, było kolorowo, energetycznie. Naprawdę byłam bardzo dumna. Byłam w finale The Voice Kids, w którym występowała Blanka. Wtedy ją na żywo poznałam. Naprawdę bardzo wspaniała osoba, bardzo fajnie śpiewa. Jej piosenka, którą zaśpiewała na Eurowizji, oglądaliśmy ją w czwartek. Byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy przeszła do finału. Piosenka Solo jest bardzo optymistyczna. Teraz potrzebujemy więcej takiego optymizmu w tym świecie naszym. 81 points. Chociaż ostatecznie Blanka zajęła 19 miejsce, to zdecydowanie lepiej jej występ ocenili telewidzowie. To jest naprawdę niesamowite. Ja się takiego wyniku nie spodziewałam televotingu. Osiągnęliśmy 8 miejsce w televotingu. To jest dla mnie naprawdę niesamowity i wspaniały wynik, więc dziękuję wszystkim, którzy głosowali i za całe wsparcie, tym bardziej, że byłam naprawdę skreślana i nie dostawałam nawet szansy dostania się do finału, także uważam, że to jest naprawdę dobry wynik. Powstałe w 1946 roku unikatowe dzieło polskiej kinematografii zyskało drugą młodość. Wielka Droga to film pokazujący epopeję polskich żołnierzy II Korpusu generała Władysława Andersa, który niedawno został poddany gruntownej rekonstrukcji cyfrowej. Efekt tej pracy można było obejrzeć podczas specjalnego pokazu filmu w Ognisku Polskim w Londynie. W 2022 roku Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny odrestaurowała film Wielka Droga Michała Waszyńskiego. Film nie mógł być pokazywany w komunistycznej Polsce. Pierwszy pokaz odbył się w 1991 roku, natomiast w wersji odrestaurowanej pierwszy pokaz odbył się w ubiegłym roku podczas festiwalu NNW w Gdyni. Widzieliśmy dzisiaj, że praca ta wykonana została w sposób wspaniały. Mamy dzisiaj urządzenia i środki techniczne, które nie były przed laty, ale przede wszystkim wciąż mamy wspaniałych fachowców, którzy potrafią z tych urządzeń korzystać. W
filmie widzieliśmy bardzo wiele fragmentów, które były kręcone przez oddziały filmowe w Armii Polskiej w różnych okresach wojny. Widzieliśmy tutaj ujęcia jeszcze z zimowej Rosji, z okresu wizyty generała Sikorskiego w Rosji, później poligon następnego lata. Bardzo ciekawe również, ponieważ na nim jeszcze na trybunie honorowej stali oficerowie radzieccy i przedstawiciele NKWD. No i późniejsze już ujęcia z poszczególnych okresów wojny, z okresu walk o Monte Cassino. I wszystkie maki na Monte Cassino. Jednym z bardziej unikalnych fragmentów filmu jest najstarsze znane nagranie pieśni Czerwone Maki, wykonane przez Adama Astona. Słowa i muzykę, która powstała na kilka godzin przed zdobyciem klasztoru na Monte Cassino, stworzyli pochodzący z Kresów żołnierze armii Andersa, poeta Felix Refren Konarski oraz kompozytor Alfred Schütz. Te zdjęcia dokumentalne, filmy dokumentalne, które zostały włączone w tą historię, historię romantyczną, są doskonałe, bo to są w większości autentyczne zdjęcia. Także może ten film posłużyć jako podręcznik do historii, jak najbardziej. Dziś film jest przede wszystkim hołdem dla dziesiątek tysięcy Polaków, którzy wyprowadzeni przez generała Andersa z nieludzkiej ziemi stanęli do walki o ojczyznę, do której po wojnie powrócić niestety nie mogli. Cieszymy się, że w Ognisku Polskim możemy prezentować właśnie ten film, Wielka Droga, w tej nowej wersji. Akurat tutaj, gdzie Renata Bogdańska i Irena Anders była, gdzie bardzo dużo osób z drugiego korpusu przyjechało od 1946 roku, ale też bardzo dużo z cywilu tutaj wylądowało na wyspach i się skupiali właśnie w Ognisku Polskim i tym życiu polskim na terenach Wielkiej Brytanii. Znałam bardzo wielu. Jestem tutaj prawie ponad 40 lat, także ci ludzie żyli, byli jeszcze w miarę młodzi. Bardzo wielu spotkałam, znam historie, które się bardzo powtarzały i oni cały czas tęsknili za wolną Polską. W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie obchodzono 70-lecie założenia Polskiej Macierzy Szkolnej, organizacji zrzeszającej i wspierającej polskie szkoły sobotnie działające na terenie Wielkiej Brytanii. Wydarzeniu patronowała TVP Polonia. Macierz założona została w 1953 roku, żeby otoczyć opieką szkoły sobotnie, które powstawały samoistnie, zakładane przez rodziców, przez księży, przedwojennych nauczycieli. Założycielem i pomysłodawcą był generał Anders i Władysław Kański. Obydwaj byli członkami macierzy jeszcze przed wojną. I duch, jaki panował w szkołach sobotnich wtedy, opierał się na patriotyzmie. To była główna podstawa, według której działała ówczesna emigracja. Od samego początku polska misja zawsze z wielką wrażliwością jest otwarta na edukację i na kultywowanie języka polskiego i polskiej tradycji. W wielu szkołach sobotnich są lekcje religii, dotyczy to szczególnie przygotowań do pierwszej komunii świętej. Mam nadzieję, że ta współpraca z Polską Macierzą Szkolną będzie dalej kwitła i się rozwijała w przyszłości. Od polskiego wstąpienia do Unii Europejskiej przez ostatnie lata narodziło się na wyspach prawie 300 tysięcy polskich dzieci. Ich polskość, to czy będą mówiły po polsku, będą dużo wiedziały o kraju pochodzenia swoich rodziców, zależy właśnie od polskich szkół dokształcających. Polska szkoła pozwoliła mi odkryć polskość tak naprawdę. Ja przeprowadziłem się tutaj, jak miałem 5 lat z rodzicami. Nauczyłem się o polskich książkach, o polskiej muzyce, o polskiej kulturze. Polskie szkoły to nie tylko edukacja. Przecież polskie szkoły to zamiłowanie do tego, kim się jest. Pielęgnowanie tego, kim się jest. Czytanie po polsku. Nie tylko nauka historii, ale przecież śpiewanie. Przecież spędzanie czasu z rówieśnikami, a to są przyjaźnie na całe życie. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie jubileuszowej wystawy.
prezentujemy ostatnie dziesięciolecie naszej pracy, naszych projektów, konkursów. Można tutaj przeczytać historię powstania Polskiej Macierzy Szkolnej, która jest związana z generałem Andersem. Dumni jesteśmy z tego, cośmy przez te 70 lat osiągnęli, że mamy ponad 10 tysięcy uczniów w polskich szkołach sobotnich, że mamy 90 czy 100 szkół sobotnich pod opieką Polskiej Macierzy Szkolnej. I że ta pochodnia macierzy przechodzi z rąk do rąk i idzie dalej. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 128 lat temu, 19 maja 1895 roku w Petersburgu urodził się generał Stanisław Kopański. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, następnie w Wojsku Polskim walczył pod Lwowem. Podczas walk z bolszewikami został ranny i stracił oko. We wrześniu 1939 roku był szefem oddziału operacyjnego sztabu naczelnego wodza i wraz z nim przekroczył granicę rumuńską, a następnie przedostał się do Francji. Wkrótce objął dowództwo Brygady Strzelców Karpackich, która bohatersko walczyła w Afryce Północnej, m.in. w obronie twierdzy Tobruk. Przez 7 miesięcy byliśmy w styczności z nieprzyjacielem, w tym 4 miesiące w oblężonym Tobruku, gdzie brygada wytrwała na najtrudniejszym odcinku ponad 10 tygodni. Jest to swego rodzaju rekord, ponieważ zwykle zmieniano tam oddziały co 3 do 5 tygodni. W lipcu 1943 generał objął funkcję szefa sztabu naczelnego wodza. Po wojnie należał do kierowniczej grupy generałów pozostających na emigracji w Wielkiej Brytanii. Generał Kopański zmarł w Londynie 23 marca 1976 roku i spoczął na cmentarzu Northwood w północnym Londynie. W Wielkiej Brytanii trwa kolejna edycja Polish Heritage Days, czyli Dni Polskiego Dziedzictwa, podczas których Polacy na Wyspach przekazują Brytyjczykom bogactwo polskiej kultury i historii. Z tej okazji do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego na specjalny koncert zaprosili uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie. Patronem medialnym wydarzenia była TVP Polonia. Dzisiaj był koncert muzyki polskiej w ramach Polish Heritage Days. Organizujemy takie koncerty praktycznie co roku w ramach Dni Dziedzictwa Narodowego, żeby szerzyć polską muzykę i kulturę wśród nie tylko najmłodszych, ale też wśród właśnie osób anglojęzycznych, żeby również mogły razem z nami tą muzykę tutaj poczuć. Ćwiczyliśmy od kilku miesięcy, wielogodzinne treningi. Wszyscy byli przygotowani bardzo dobrze do dzisiejszego występu. Koncept był piękny, repertuar był świetnie dobrany. Mieliśmy też muzykę naszych kompozytorów dobrze znanych, jak Chopin czy Lutosławski, Moniuszko. Była też muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Były też piosenki, które znamy dobrze z dzieciństwa. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z tej szkoły, gdyż została stosunkowo niedawno założona, a już uczy się w niej tak dużo dzieci, u których widać pewność siebie i satysfakcję czerpaną z muzyki. Napełnia mnie radością widok tak wielu młodych ludzi obdarzonych darem muzycznym, dlatego wielkie brawa dla wszystkich. Było wspaniale. Pamiętam z czasów szkolnych, jak stresujący był dla mnie występ na scenie. Dzisiejsza atmosfera była cudowna. Zobaczyliśmy wiele utalentowanych dzieci. Jestem szczęśliwa, że tak prężnie działający polski ośrodek jest w naszej dzielnicy i ogniskują się w nim wydarzenia kulturalne, muzyczne, artystyczne i historyczne. To niezwykle wartościowe i cieszę się, że dziś znów miałam okazję tu gościć. Dzisiaj świętujemy 60-lecie powstania Lewisham Polish Center, Polskiego Ośrodka Lewisham. Lewisham Polish Center to jest taka moja mała ojczyzna i to jest moja Polska, do której ja przychodzę.